Zastanawialiście się może, dlaczego osoby, które czasami zakuwają tuż przed egzaminem, zarywając nierzadko noc, potrafią mieć gorsze wyniki niż ci, którzy się tym nie przejmują, albo jak to się czasem mówi, mają wywalone? Jak się dobrze zastanowicie, to powinniście się sami domyślić. Umysł, który jest w stresie, czyli który wchodzi w taki stan, że trzeba coś zrobić szybko, gwałtownie, z dużą ilością zasobów, sił i że od wyników tego działania bardzo dużo zależy, a więc te wyniki muszą być pewne i przewidywalne, taki umysł nie będzie chciał się uczyć. Taki umysł sięgnie po to, czego już jego zdaniem jest nauczony. Coś, co jest sprawdzone, coś, co się szybko robi. A nauka, z definicji, to jest konfrontowanie umysłu z czymś nieznanym, z czymś, czego on jeszcze nie zna, co on nie wie, jak się z tym obchodzić. Więc uczenie się czegokolwiek nowego w warunkach stresu to jest taki oksymoron. To jest próba zmuszenia umysłu do robienia rzeczy, nie wiem, jak to powiedzieć, na szpagat. Jazda na dwóch przeciwbieżnych rolkach. I dlatego nadmierne przejmowanie się, stresowanie uczniów w szkole, to jest w ogóle jakiś horror. To, co ja słyszę, kładzenie tego nacisku na wyniki, pomijając samą sensowność, czy warto się czego uczyć, co jest w programie szkolnym, to jeszcze same metody wykonania tego, wdrożenia przez tą ciągłą presję. Ja byłem przerażony, jak chodziłem jeszcze na wywiadówki do swoich przybranych synów. I widziałem, jak nauczyciele sami tam dostają chyba nerwicy, tak przeżywają za te dzieci. A potem się nie dziwię, jak mi się syn skarży, że nauczyciele przyprawiają go depresję, taki kładą nacisk na oceny. No nie warto. To jest po prostu niekompatybilne. Wiem, że chcecie dobrze, drodzy dorośli, ale wam to nie wychodzi. To nie jest gra o złote gacie, wbrew pozorom. I drodzy rodzice, tak samo. W ten sposób wypito mi z głowy zdolność do nauki, zdolność do pracy. Szantażowanie mnie, że jak się oceny nie poprawią, to zrobią mi coś strasznego. To nie działa. Oczywiście lubimy skrajności. Ktoś zaraz da przykład dzieci, których w ogóle popuszczano i też nie wyszły na ludzi. Ja jestem przykładem, że ta druga skrajność też jest straszna. Nauczmy się wypośrodkowywać, a to niestety trzeba być dobrym obserwatorem i nie można się zbytnio stresować, bo te krzywdy zaserwowali nam rodzice i opiekunowie, którzy też chyba ze stresu tak byli zestresowani całe życie, że się nie byli w stanie na bieżąco uczyć, tylko sięgali do tych wzorców patologicznych, jak się z punktu widzenia z czasem okazało. Sięgali do tych wzorców, które już znali. Uczmy się wyluzowywać, bo wtedy jesteśmy w stanie uczyć się nowych rzeczy. Chyba tylko wtedy.